Starość zaczyna się wtedy, kiedy po 22 zamiast wkładać prezerwatywę, wkładasz piżamę. A u ciebie? Ryan? Nie no, zaczyna się chyba wtedy, kiedy syn zadaje ci no, pytania, nad którymi musisz się pogłowić, zastanowić, odpowiedzieć. Okay. Jakoś w sposób odpowiedzialny, nieszablonowy, niebanalny, kiedy cię to wzrusza, no to wtedy jakoś wchodzisz w dojrzałość, ale nie starość. Ja w ogóle chciałbym się dojrzeć nie starzejąc, w tym sensie, żeby nigdy nie mieć takiego poczucia, że... A jakie to są poczucia, pytania? Że umieram i w ogóle zasługuję na szacunek i szanujcie mnie. Ty tak będziesz umierał? Nie. Ty będziesz samotny. Ja bym chciał odchodzić z tego świata pełen radości i takiego sprzyjania młodzieży, no i powiedzieć, żeby się nie przejmowali. Naprawdę? Naprawdę. Ale co, będziesz leżał w trumnie, będziesz mówił: hurra, umieram! Tak. Chodźcie za mną, Komitet Ocalenia Demokracji! Tak, chciałbym w taki sposób, w optymistyczny, a nie tam, że o Jezu, co to będzie, zaraz mnie tam w nawidły nabiją i rzucą do smoły za te wszystkie grzechy i tak dalej. Nie, chciałbym z otwartą przyłbicą i podniesionym czołem, no. Czyli ty będziesz ubierał ubrany? Ubrany w zbroję. Nie być zgorzkniałym i nie żałować tego, że się straciło dużo czasu w życiu. Skąd ty masz takie herezje, że ktoś cię będzie na widły nabijał? Kto ci to wmówił? No słuchaj, ile osób? Naprawdę? No tak. Ty wierzysz w piekło? Ja jestem, no może teraz nie, ale kiedyś bardzo. I co, wyobrażasz sobie, że tam jest taki kocioł? Tak. Będzie napisane Wiedźmin? Ależ... Nie, Wiedźmin będzie wrzucał. Ja pierdzielę, naprawdę wierzyłeś, taki mądry człowiek, w takie gusła? Tak. Ty Skrzetuski? I nie tylko, i Ty, pan Tadeusz? No właśnie dlatego...